coraz uważniej. Nawet już nie dlatego, że się nudziłem, tylko ja już chciałem z nimi mieć o czymś do porozmawiania. To byli jedyni ludzie, których ja nie potrafiłem przygadać, słuchajcie. Ja z każdym, o wszystkim mogłem porozmawiać, ja każdego potrafiłem udawać. Wiecie, my robiliśmy wybudzenia z banków, my oszukiwaliśmy ludzi, mieliśmy fałszywe firmy, mieliśmy fałszywą kancelarię prawniczą. Ja się przedstawiałem ludziom jako prawnik, byłem świetnym kłamcą. A tutaj trafiam na ludzi i ja nie znam tematu. Rozumiesz? Ja psychiatrów oszukiwałem, ja umiałem schizofrenię udawać, różne rzeczy. A oni mi mówią, co ciekawe, w ogóle ja im zadaję często pytania bardzo trudne, tak? A oni w jakiś przedziwny, łagodny sposób, z niesamowitą mądrością mi na nie odpowiadają. Zaginali mnie jak kartki papieru ci ludzie. I zacząłem się trochę na to denerwować, powiem. I mówię, przeczytam tą Biblię, posiądę wiedzę i ja się dowiem. I ja pogadam z nimi. Przeczytałem jedną Ewangelię, drugą, trzecią. I czytam Ewangelię Jana i czytam taki tekst, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja usiadłem na łóżku i sobie myślę, Bóg jest. Słuchaj. Bóg. Nie tam figura, obraz, nie jakieś tam pierdowy, inne głupoty, rozumiesz? Nie tam katolicy, protestanci, zielonoświątkowcy, czy jakieś inne tam jeszcze nacje. Mówię, Bóg. Nie święta, rozumiesz? Nie jakieś tam sakramenty, tylko osoba. Osoba. Ja się przemyśliłem, powiem wam szczerze. To było dla mnie przerażające. To była dla mnie informacja, przerażająca informacja. Jest Bóg. A ja nie wiem o Nim nic. I to we mnie zaczęło żyć. Napisałem list do mojej narzeczonej, że Bóg jest. Przyjechała na widzenie, całe życie na widzenia do mnie jeździła. Krzywdziłem ją, zastrzelić ją chciałem kiedyś. Biłem ją, w ciąży była, którą nawet biłem. I ona do mnie mówi, ty łobuzie, mówi, oszuście, to jaki Bóg? Jaki Bóg? Całe życie krzywdzisz mnie, krzywdzisz innych ludzi, a teraz o Bogu? I wyszła. Ona nie uwierzyła w to, co ja powiedziałem. I mnie wywieźli do Sztumu, do takiego więzienia na wybrzeżu tam. 5 miesięcy mi zostało do końca, nie do Sztumu wywożą. Słuchajcie, ja powinienem na jakiś ośrodek pojechać dla recydywistów, a mnie wywożą do Sztumu, rzucają mnie do celi, do chłopaka, słuchajcie, ma 7 lat do końca, taki ze Słupska chłopak siedział, tak włosy po celę i on mówi, kiedy wychodzisz? Ja mówię, no w listopadzie. A on mówi, ale w którym roku? Ja mówię, no w tym roku, no wychodzę za 5 miesięcy. On mówi, co ty tu robisz? Ja mówię, no nie wiem co robię. Wywieźli mnie 300 km w drugą stronę niż mieszkam. Siedzę tutaj, nie wiem po co tu jestem w ogóle. I wychodzę następnego dnia na pierwszy spacer, słuchajcie. Wyszło nas ze 100 złodziei na ten spacer. Podchodzi do mnie taki człowiek i mówi do mnie tak. Wiesz, że cię Bóg kocha? Ty. Jakbyś recydywista tam w tym Sztumie. Ja mówię, ale kto ty jesteś? Że cię nie znam. Co ty za postać jesteś w ogóle? I on mi mówi tam, z Łodzi jestem, tam 8 lat wyrok mam. Mówi, słuchaj, wiesz, mam takie spotkania tutaj. Jakbyś chciał, to cię mogę zapisać. Ja mówię, Matrix, słuchaj, rozumiesz? Historia w ogóle jak z kina. Wracamy z tego spaceru po godzinie, on siedzi, patrzy w celi obok. I mówi, panie oddziałowy, pan poczeka, ja koledze tutaj mówię, dam troszeczkę książek. Takim materiałem mi załadował, dał mi książek, dał mi jakieś płyty. Ja pierwszy raz w życiu, on mi taki dał śpiewnik, słuchajcie, różowy, tam było napisane pieśni radości. I on mówi, pośpiewaj sobie, to ci lżej będzie. A to słuchaj, to się dzieje w więzieniu na recydywistów. Stoję twarzą w twarz na korytarzu, on mi śpiewnik, daj mi pośpiewać. Ja całe życie heavy metalu słuchałem, rozumiem. Całe życie. A ten mi dał taki różowy śpiewnik i dał mi książki, dał mi jakieś płyty, dał mi... Ja wróciłem z tym materiałem do celi, jak w ogóle wiesz, jakiś zahipnotyzowany, mówię i okej, okay. Mówię zaraz, muszę się zebrać do kupy, tak sobie siedzę, mówię, muszę zebrać się do kupy, mówię, coś mi się dzieje z głową, mówię, prawdopodobnie kokaina mnie puszcza. I to jest możliwe, mówię, że to trwa parę miesięcy, bo ja nie wiedziałem, jak kokaina puszcza, byłem, wiesz, brałem kokainę bardzo długo i mówię, coś, tak, tutaj, coś na rzeczy jest tutaj, że ta kokaina mnie puszcza, ja mam takie religijne fobie teraz. Wiesz, zacząłem poddawać wątpliwość to wszystko, co się zaczęło we mnie tam dziać, ale mówię tak, muszę
się zebrać do kupy. Ja się zbiorę do kupy. Mówię, zrobię tak. Przeczytam tą Biblię do końca. Od deski do deski. I ja, jak się zorientuję, tak na zdrowy rozum już, nie? Że to jest jakaś głupota, to ja to wyrzucę i zapomnę o temacie. No i kiedyś siedzę w celi sam, a często siedziałem sam, bo ten chłopak wychodził tatuaże robić na świetlicę, ja siedziałem sam w tej celi. Wiecie, i czytam tą Biblię. Wiecie, jakaś tam właśnie ta piosenka, co, czy coś, przypamiętam. I zaczynają mi łzy do oczu lecieć. I mówię, tak sam do siebie mówię, siadłem psychiką. Siedzę i płaczę. Parę dni mam do końca. Mam parę dni do końca. Mam wszystko. Mam gdzie mieszkać, mam czym jeździć. Ja wiem, co ja chcę w życiu robić. Ja chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja nie chciałem się zmienić. Ja nie miałem koncepcji zmiany. Ja nie miałem koncepcji, że trzeba być dobrym człowiekiem. Ja olewałem bycie dobrym człowiekiem. Ja widziałem, że dobrzy ludzie to są ci, którzy są kopani w tyłek przez życie. To ja to widziałem. Ja taką rzecz widziałem, że dobrzy, porządni ludzie harują, wiążą koniec z końcem, rozumiesz? I życie ich kopie po tyłku. A więc ja nie chciałem taki być. Ja widziałem, jaka była moja matka, jak ją życie dojeżdżało. Ja widziałem, jak mój ojciec był dojechany przez życie. Rozumiecie? Słuchajcie, mój ojciec chlał całe życie, on się opamiętał w pewnym momencie, jak powiedziałem, wyciągnął mnie z więzienia, a miesiąc przed moim wyjściem zginął w wypadku samochodowym. Rozumiesz to? Ja mówię, jaki jest sens na takiego zwykłego życia, jaki jest sens? Żebym ja też był tak kopany? Rozumiesz? Ja w ogóle nie chciałem o tym myśleć nawet. A tutaj siedzę i płaczę. I tak o, poczułem, mówię, bym się pomodlił, ale jak się modlić? Ja już wiedziałem, że to nie jest kwestia pacierza, to nie jest kwestia jakiegoś tam zdrowia, śmarnia, czy coś tam innego. Ja wiedziałem, że to nie o to chodzi. Bo ja, czytając tą Biblię, zobaczyłem, że Bóg jest, że jest żywy. I że On chce relacji z człowiekiem. Rozumiesz? On chce relacji. Że to nie jest to, że jak lękam, pacierz mówię, czy tam koraliki przewracam w różańce, że ja teraz odwalę 15 razy to samo, jakąś mantrę, tak? Ja już wiedziałem, że to nie to. To nie to. Wiedziałem, że to... Porozmawiać, ale jak masz porozmawiać z kimś, kogo nie znasz, nie wiesz, o co chodzi, co masz powiedzieć? Dzień dobry, Boże? No co masz powiedzieć? Nie wiesz, co masz powiedzieć. Uklęknąłem i zacząłem płakać, słuchajcie. I płakałem po prostu. I płakałem, coraz bardziej płakałem i tak się skuliłem na podłodze i było mi bardzo źle. I zacząłem sobie uświadamiać, że ja, że jedę do piekła, słuchajcie. Ja nie wiedziałem, co to jest piekło. Ja nie wiedziałem, co to znaczy w ogóle. Ja nie wiedziałem, rozumiesz, nie miałem teologii żadnej. Ja nie jestem teologiem. Ja mam 8 lat szkoły podstawowej, 10 lat więzienia za sobą. To jest moje życie, kiedyś, które miałem. I ja sobie uświadomiłem, że idę do piekła. I że to jest dramat jakiś. Że tam będzie gorzej niż tu. Ja nie umiałem tego wyjaśnić. Wiecie, ludzie mówią, czasami pytam człowieka, co będzie po twojej śmierci? On mówi, zeżrą mnie robaki. Ja mówię, robaki. Robaki cię zeżrą. Mówię, że ty jesteś w ogóle nienormalny. My robaki to zeżrą te ciało, co masz. Mówię, 70% wody. Robaki zeżrą. Ale jest jeszcze twoje wnętrze. To jest mi bez różnicy. Ja mówię, nie, nie jest ci. Ja jest, mówię, a teraz jest ci bez różnicy, jakbym ci naobliżał? No jest ci bez różnicy? No nie. Mamy, no widzisz, a przecież twoje ciało by było niedotknięte. Po prostu stanę przed tobą teraz, metr, no nie? I cię nabluzgam. Pasuje? No nie, nie pasuje. Ale mówię, ale co nie pasuje? Ciało nie pasuje? Mówię, ciało nawet tego nie poczuje. To co nie pasuje? No gdzieś tam we mnie coś nie będzie pasowało. Aha, to gdzie to we mnie będzie po śmierci? To jak umrzesz, to co we mnie, gdzie będzie? Co się stanie z tym we mnie? Czyli z twoją duszą, czyli z twoją psychiką, czyli z twoim duchem, czyli z całym wewnętrznym człowiekiem. Co będzie? Mówię, a czy wiesz, mówię, kolego, czy też koleżanko, że kiedyś dostaniesz nowe ciało i staniesz nad sobą i dopiero będzie kocioł zwalił? Jak się dobrze czyta Biblię, to nie jest to, że nas robaki zeżrą, czy tam, wiesz, w piekle będzie nas diabeł mieszał w kotle ze smogą. To debilizmy jakieś. Piekło to jest miejsce, w którym zło jest tak nasilone, że nawet nie wiesz. Krótko powiedziawszy, jak tutaj cię boli ząb, to tam będziesz odczuwał ten ból tysiąckrotnie. Jak tutaj jesteś samotny i płaczesz z samotności, tak? To tam ci będzie bebechy wyrywać z samotności.
Rozumiesz? Jak tutaj się złościsz i skacze ci ciśnienie, rozumiesz? To tam wywali ci kotłę. Po prostu. Wszystko będzie wzmożone, bo nie ma tam Boga. Nie ma tam żadnego systemu uspokajającego. Nie ma tam żadnego środka przeciwbólowego. A to dopiero początek. Bo jest jeszcze takie miejsce jak druga śmierć. Już nie chcę mi się o tym dzisiaj gadać. Trzeba poczytać sobie o tym. Ale ja wtedy uświadomiłem, że ja tam idę. I że będzie niedobrze. Przeżyłem wiele, ale uświadomiłem sobie na tych kolanach, że ja po prostu nie znam Boga. I że ja idę do piekła. Nie dlatego, że jestem grzesznikiem. Nie dlatego, że zamordowałem człowieka. Nie dlatego, że trułem ludzi narkotykami. Nie dlatego idę do piekła. Nie dlatego idę do piekła, bo nie znam Boga. Bo pierwszą rzeczą, którą Bóg powiedział do narodu wybranego, do Izraela, to wiecie co to było? Zanim 10 przykazań dał, powiedział tak: słuchaj Izraelu. Powiedział tak: słuchaj Izraelu, a ja nigdy nie słuchałem. Nigdy nie słuchałem Boga. Pierwsza rzecz. Reszta już jest nieważna. Tylko za pierwszą rzecz, za to, że nigdy go nie słuchałem, za to, że nigdy go nie szukałem, za to, że nigdy się z nim nie zapoznałem, za to, że nigdy nie zdecydowałem, że on jest najważniejszy. Właśnie za to skończę w piekle. Nawet nikt mnie nie będzie rozpatrywał na podstawie moich dobrych i złych czynów, bo nie dojdzie do rozpatrzenia. Na wstępnej rozprawie dostanę wyrok śmierci. A ja miałem rozpraw potem w życiu. Ja wiedziałem, że to jest rozprawa. Bo jak ktoś nigdy nie zdawał przed sądem, to nie wiem, że to jest rozprawa. Ja stawałem przed sądem kiedyś za te morderstwo i wiecie, człowiek, który dawał mi wyrok, to był sędzia, który podpisywał wyroki śmierci masowo. I on do mnie powiedział takie coś: dzikie zwierzę powinno siedzieć w zoo, a dziki człowiek w więzieniu. Nie mogę panu dać więcej niż 10 lat, bo tylko ten artykuł przewiduje. 10 lat, adieu. Rozumiesz? Ja sobie uświadomiłem, że ja w tym stanie, w którym jestem, stanę właśnie na taki sąd. Wiecie co? I powiedziałem do Boga: pomóż mi. Ja się pomodliłem pierwszą modlitwą. Ja do dziś pamiętam ją trochę. Ja powiedziałem do niego sobie tak: ty jesteś taki święty, taki czysty. A ja nawet nie umiem się pomodlić. Pomóż mi. Pomóż mi. Proszę cię. I on przyszedł do mnie wtedy. Jezus przyszedł do mnie. Dlaczego ja to robię, co ja robię? Bo on do mnie przyszedł. Do mnie nie przyszedł ksiądz i nie powiedział: Chryste eleison, Kyrie eleison. Rozumiesz? Do mnie przyszedł Jezus. Leżałem na ziemi, się bałem wstać.